I gospodarz tego studia Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest taka spiskowa teoria dziejów, która mówi o tym, że w Astanie będzie przyszła stolica globalnego świata. Może tak się nie stanie, ale teraz taką stolicą jest, bo do Astany przylatuje i prezydent Chin, i prezydent Putin, i inni liderzy z Centralnej Azji. Tak, to właśnie w tym tygodniu jest dość to istotne wydarzenie, które właśnie pokazuje też rolę Chin, co one budują. To jest oczywiście pod hasłem corocznego zresztą spotkania liderów krajów organizacji, Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Ta organizacja powstała już w 2001 roku z inicjatywy Chin i Rosji, ale ona przez długi czas miała charakter w zasadzie tylko i wyłącznie zajmujący się walką z terroryzmem, współpracą wojskową, no bo wiadomo, że w tych krajach Azji Środkowej tam się coś działo. Ona ma w ogóle strukturę dość taką skomplikowaną, bowiem z jednej strony jest tylko 9 członków, których grupuje, i to właśnie to są kraje Azji Centralnej, plus oczywiście Chiny, Rosja, czyli Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, no ale jest też Pakistan i Iran i Indie. Do tego interesujące jest to, że tym razem na tym spotkaniu już w ubiegłym roku było obiecane, że już nie będą obserwatorami, ale wejdą będą członkami Białoruś. Zresztą Białoruś jest zawsze, gdzie Rosja jest, tam Białoruś się zawsze wciska. Natomiast z drugiej strony jest bardzo długa lista krajów określanych jako partnerzy w dialogu. I tu też oczywiście grupują kraje już szersze, bo i z Azji Południowo-Wschodniej, i z Bliskiego Wschodu. Oczywiście Arabia Saudyjska jest, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Turcja, która jest coraz bardziej aktywniejsza i włącza się w tą orbitę chińską wyraźnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I to oni tworzą tą organizację. Oczywiście Chiny nadają ton. Chiny coraz bardziej są aktywne. Chcę zwrócić uwagę, że to spotkanie ma o tyle istotne też znaczenie, że prezydent Xi oprócz udziału w tej organizacji, w tej obradach tej organizacji, jest oficjalną wizytą w Kazachstanie, a po obradach leci do Tadżykistanu. Głównie oczywiście w tym rejonie są jakby dwa aspekty. To jest oczywiście infrastruktura. Chiny od ubiegłego roku, znaczy właściwie od wojny na Ukrainie, mocno przyspieszyły rozwój połączeń, szczególnie kolejowych, południowego szlaku właśnie, który im pozwoli być bardziej bezpiecznie się czuć, w sensie tym, że nie wszystkie towary muszą jechać przez Rosję i ominąć Ukrainę. No i niestety też i ominąć Polskę. Więc to jest jakby jeden. Druga rzecz, którą Chiny mocno promują i w czasie tych obrad, to jest centralnoazjatycki gazociąg, który łączy Chiny, łączy się z tymi krajami Azji Centralnej. Więc to są dwa strategiczne, bardzo ważne tematy, jakie będą poruszane. Interesujące jest to, że w tym oto gronie, jak przynajmniej na tą godzinę, nie mam potwierdzenia, czy pojawił się premier Indii Modi. Wszystko wskazywało, że nie przyjedzie, a przyśle jakiegoś niższej rangi przedstawiciela, czy ministra spraw zagranicznych. Także tutaj to też jest ciekawe, jak się tworzą tutaj te układy. Nie mówiąc już o tym, że przede wszystkim to, co Chiny podkreślają, one wyraźnie grają na to, żeby być w tym układzie światowym liderem globalnego południa, liderem krajów rozwijających się. To już nie jest nic ukrywane, to jest wciąż podkreślane i przy każdej, że tak powiem, nadającej się do tego okazji. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, uważam, istotna, no bo niby
skoro Białoruś ma być już pełnoczłonkiem, to przypuszczalnie i Łukaszenka będzie tu udział. Interesujące jest to, czy rzeczywiście prezydent Xi, ale tu wątpię w to, żeby on wywierał naciski na Białoruś w sprawie polskiej. Czy w ogóle są to sprawy dla niego, myślę, że zbyt małe, z pełnym wagą dla naszych spraw, co są najważniejsze. No ale jednak oni tutaj mają swoją perspektywę zupełnie inną. Ale popatrzmy teraz na dwa bieguny tego świata. W Astanie, można powiedzieć, powstaje i jest, i tworzy się, i twórczo tworzy się taka antyzachodnia koalicja. A z drugiej strony Stany Zjednoczone i prezydent Joe Biden, który mówi i oświadcza dziennikarzom, no byłem zaspany w czasie debaty, bo byłem zmęczony. Ja prawie usnąłem w czasie tej debaty. I taki mamy świat. Tak, no jest to, powiedzmy sobie, no, antyamerykańska, antyzachodnia. Jest to zdecydowanie, można powiedzieć, że to budzą, to jest próba ponownego jakby ożywienia pod oczywiście liderem Chin krajów rozwijających się, że one mają swój głos, one mają swoje znaczenie. Nie tylko dlatego, proszę zwrócić uwagę, że jest podkreślane bardzo często tutaj, że nie tylko istnieje G7, ta grupa państw najważniejszych. Co one znaczą w ogóle? Często tu eksperci porównują to G22, G77, czyli krajów rozwijających się. No i właśnie to teraz najnowsze określenie, globalne południe, które właśnie ma być na równych prawach, równych zasadach, będziemy się rozwijać. Stąd zresztą ta organizacja właśnie szanghajska, ona przyjęła wyraźnie kierunek ekonomiczny współpracy gospodarczej. Oprócz oczywiście tej, która z źródła, z której powstała współpraca militarna w ramach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. Tak to się mówi, bo prezydent Putin właśnie zwalcza terroryzm. Tam też dojdzie do spotkania na szczycie prezydenta Chin i prezydenta Putina, co ma znaczenie. Niewątpliwie to ma znaczenie i niewątpliwie interesujące będzie jakiekolwiek, że tak powiem, no przecieki czy cokolwiek, o czym panowie, nie mówiąc już o oficjalny komunikat, nie można się spodziewać nic więcej. Panowie się przecież spotykają, przepraszam, no w miesiąc czasu po wizycie Putina w Chinach. Więc jest to też bardzo znacząca sprawa, która tylko potwierdza, że te relacje chińskie są bardzo silne, ale zaryzykuję twierdzenie, że coś tu się, że tak powiem, coraz bardziej kręci, czy że tak powiem, dzieje się wokół tego, żeby, nie wiem, czy czasami, nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas wyjdzie inicjatywa chińska zorganizowania konferencji pokojowej w sprawie Ukrainy. Nie byłbym tym zaskoczony, nie będę tym zaskoczony, jeśli coś takiego się pojawi. Szczególnie wspomniałem na samym wstępie o aktywności dyplomatycznej Turcji, znaczy Turcja-Chiny, gdzie przecież i był i minister spraw zagranicznych, i był przyjmowany tutaj bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Więc patrząc na interesy, no myślę, że tu właśnie chodzi o coś takiego. Być może wkrótce się o tym przekonamy. Tylko ten pokój będzie zaproponowany przez Chiny, będzie na warunkach rosyjskich, bo tak wygląda ta geopolityczna sytuacja. Ale jestem ciekaw, czy debata między Trumpem a Joe Bidenem była komentowana przez media chińskie? Tak, była komentowana i to była komentowana w sposób dość taki właśnie humorystyczny, że Joe Biden zasypiał. A z drugiej strony w chińskich mediach pokazywanie tej miny prezydenta Joe Bidena, który no, z otwartymi ustami, duże oczy, otwarte usta i tak patrzy na Bidena, świadczy o tym, że no, prezentowali go nie w sposób jako lidera, czy ten jako lider, który to prezydent Trump się na tym znacznie bardziej tle lepiej. Natomiast wyraźnie nie chcieli zabierać żadnej ze stron, czy to eksperci, czy think tanki. Raczej stwierdzili po prostu, że Biden wypadł kiepsko,
A oficjalnie rzecznik na pytanie, rzecznik MSZ-u na pytanie właśnie o reakcję Chin na tą debatę odpowiedzieli, że oczywiście dyplomatycznie, że będą współpracować z każdym prezydentem, jaki tylko zostanie wybrany przez naród amerykański, również i z Trumpem. To bardzo optymistyczna zapowiedź. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję prosto z Szanghaju. Dziękuję bardzo. Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj. To od razu informacja. Jeśli państwo chcą mieć studio Szanghaj, Wilno, Lwów, Kijów i Dublin czy Londyn, to proszę wejść na patronite.pl/radio.wnet. To jest nasz rejs, ale też zaproponujemy państwu w czasie wakacji, a to innym razem o tym wszystkim opowiem. Teraz jest godzina 8 i czas na wiadomości.